w ramach obchodów 125-lecia funkcjonowania tramwajów w Gorzowie. Kolejny element, czyli nocny szlak kulturalny, w ramach którego na ulicę miasta wyjedzie zabytkowy tramwaj typu 4N. Jeszcze co niektórzy gorzowianie mogą te tramwaje pamiętać, jak one kursowały po mieście w regularnym ruchu, bądź też pojawiały się okazjonalnie. Ten tramwaj ostatni raz na gorzowskich torowiskach pojawił się 8 lat temu. Historia tego tramwaju jest taka, że został on sprowadzony do Gorzowa w 1999 roku, czyli 25 lat temu. Został zakupiony w tramwajach szczecińskich. Tam nosił numer taborowy 204. Trafił do Gorzowa z okazji stulecia funkcjonowania tramwajów i po raz pierwszy wyjechał na gorzowskie torowiska z okazji stulecia tramwajów. Teraz po dłuższej przerwie wyjeżdża z okazji 125-lecia tramwajów w Gorzowie i będzie można się nim przejechać 14 i 15 czerwca, czyli w piątek i w sobotę. W pierwszy kurs wyjedzie z pętli Wieprzyce około godziny 18.35 i będzie kursował do około godziny 23.00. Mniej więcej co godzinę 30 będzie odjeżdżał z pętli Wieprzyce. Jeśli chodzi o szczegółowy rozkład jazdy, on znajduje się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć dokładne godziny odjazdu z poszczególnych pętli, czyli będzie kursował na linii numer 2 w relacji Wieprzyce-PKP, Piaski, Wieprzyce-PKP. Te tramwaje typu 4N to kiedyś był powszechny model tramwaju, który kursował w polskich miastach, nie tylko w Gorzowie, ale też w wielu innych polskich miastach, które eksploatowały tramwaje. Także to był najbardziej popularny tramwaj. Później pojawiły się tramwaje typu 102NA, 105NA, także to był najstarszy tramwaj, który obecnie posiadamy, jeśli chodzi o tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do tej pory, mimo tego, że tramwaj przez 8 lat nie kursował regularnie po ulicach miasta, od czasu do czasu tylko wykonywał jakieś przejazdy techniczne po terenie zajezdni. Wyjechał już kilka razy w nocy i jak do tej pory jesteśmy zadowoleni z tych prób. Także mimo swojego sędziwego wieku sprawuje się bardzo dobrze. Elektroniki to w tym tramwaju nie ma żadnej, tak? No bo lata 60. to nie było mowy w ogóle o elektronice w tramwajach, także na pewno jest elektryka, na pewno jest mechanika, elektromechanika, ale nie ma elektroniki, no i jest dusza w tym tramwaju. Tak jak rozmawiamy z motorniczymi, którzy jeżdżą nowymi tramwajami typu Pesa Twist, a porównują tę jazdę nawet z tymi Helmutami, które jeszcze jeżdżą po naszych torowiskach, to oni wszyscy mówią, że jednak ten tramwaj starszy, to czuć, że się jedzie tym tramwajem, a nie taką elektroniczną zabawką, tak jak w przypadku tych nowoczesnych tramwajów. Także na pewno nie można odmówić tego, że ten tramwaj ma duszę, na pewno też ma swój klimat i swój urok.